Idzie to środa, 8 lutego 2023. Mamy astronomiczno zima. Miesiąc temu, 2 stycznia, była astronomiczno wiosna. Wtedy było 20 stopni w słońcu. I ostatnio wtedy byłem na rowerze. I ogólnie dzisiaj stukła mi 40. Także świętuję w zasadzie już więcej, już ponad 40 km mam zrobione w tym roku, proszę Państwa. Także jest to mój antyrekord. Można powiedzieć, od czasu, kiedy zacząłem zliczać kilometry, to chyba ostatnio w 2012 roku miałem mniej kilometrów, na przykład tam w styczniu, w lutym, nie, niż teraz. Bo potem już 2013 rok, to już było chyba w styczniu tam, nie wiem, może z 400, coś takiego. Także świętuję dzisiaj. Mój trzeci wypad w tym roku dzisiaj na rower w ogóle. To jest unbelievable. Jeżdżę na grzbiecie, na takim siodle między Szędzielnią a Klimczokiem. Wysokość 1060 według mojego licznika. W miarę dobrze pokazuje. Tam jest widok na zachód, na południowy zachód i tam jest na przykład Lysa Chora. Tam kaj w tym roku pojedzie Tour de Silesia w lipcu, a potem na Pradziada też pojedzie długi dystans. Także zapisy ruszyły na Tour de Silesia, jak coś można się zapisywać, to już tak, ale mi tu ręka, bo ta ręka, co nagrywam, to bez rękawiczki. No i taki trzeci fajny wypad dzisiaj i od razu z motyką na słońce. Z MTB pod słońce, można powiedzieć. Niebo niebieskie, ale tylko mniej więcej do Szędzielni, bo tutaj już za mną Klimczok totalnie w chmurach. Mgły, nic nie widać, ledwo znaki widać, widoczność 50 metrów. To tam jest wszystko za mną, na Klimczoku. A tutaj w stronę Szędzielni i coraz niżej niebieskie niebo na północ. O, słońce ledwo przechodzi przez te chmury. No cudownie, jest takie minus 7, mi pokazuje Waho. Może minus 5, bo tam zawsze za niżo o 2 stopnie. Ach, i zajebiście. Także pozdro, jada. I rower działo, zarąbiście. Opowiem wam, była blokada mega. Na pierwszych, nie wiem, 3-4 kilometrach, no formy nie ma. Ja nie robię trenażera, bo nie mam. 2 miesiące już jeżdżę busem do roboty, bo zima kufa stulecia. Ale już niedługo zaczyna coraz więcej jeździć, także pozdro, elo i do następnego.